Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale z moim kolejnym filmem z serii Powtarzamy sobie pochodne, bo będzie to potrzebne do studiów ekonomicznych. Kolejny ten przykład jest coraz trudniejszy. Może dla niektórych bardzo prosty, ale to jest element powtórzenia, więc zaczynamy zawsze z prostszymi przykładami. Jest to do policzenia pochodna funkcji, która jest już dość zawikłana. Dlaczego? Bo nie mamy tylko x do kwadratu, ale mamy do wyciągnięcia z tego pierwiastek, a to jeszcze do kwadratu. Mamy jakieś logarytmy z elementu nie pojedynczego x, ale x plus 1 plus x do kwadratu, jeszcze jakieś przemnożenia. Można teoretycznie powiedzieć, że może się troszeczkę człowiek zdenerwować, ale niekoniecznie. Kwestia spokojnie etapami rozwiązywać. Jeżeli odliczymy pochodną z całej takiej funkcji, to musimy zauważyć, że mamy dwa elementy. Jeden tu, drugi tu. Między nimi jest dodawanie. Co to zmienia? To, że oddzielnie liczę pochodną z pierwszego elementu plus pochodna z drugiego elementu. A więc jest to 3 drugie 1 minus 1 plus x do kwadratu do trzeciej potęgi, czy tam do trzeciego stopnia będzie ten pierwiastek, do drugiej z całości pochodna i oddzielnie 3 logarytmy 1 plus x do kwadratu i z całości będzie pochodna. Jeżeli teraz widzimy, że tak, po pierwsze 3 drugie jest razy jakieś wyrażenie, z którego mamy liczyć pochodną, więc to 3 drugie na pewno mogę wyrzucić, że to jest 3 drugie od razu razy. Teraz tak, jest to wyrażenie do, to co, z czego mamy policzyć pochodną jest na pewno do kwadratu, czyli do dowolnej potęgi, a więc tą potęgę mogę tutaj przypisać, ale całe wyrażenie zapisać do potęgi o 1 mniej, czyli jeżeli było to do kwadratu, to piszę, że to będzie do pierwszej potęgi. W związku z tym, że jest to, z czego liczyliśmy pochodną, nie był pojedynczy x, a jakieś wyrażenie, to z tego też policzymy tak zwaną wewnętrzną pochodną, czyli będzie to 1 plus x do kwadratu pierwiastek stopnia trzeciego, z tego pochodna. I teraz tak, drugi element równocześnie liczymy, to jest 3 razy jakiś logarytm, a więc mogę na pewno to trójkę przypisać jako element stały i pochodna z logarytmu to jest 1 przez to, z czego jest ten logarytm liczony. I w związku z tym, że logarytm nie był policzony ze zwykłego x-a, to z całego tego wyrażenia też będę mogła wyciągnąć pochodną, bo nie jest to funkcja uproszczona. A więc 3 drugie razy 2, na pewno te dwójki ze sobą mogę skrócić, zostaje 3. Przepisuję, że było 1 minus ten pierwiastek, 1 plus x do kwadratu stopnia trzeciego pierwiastek. I teraz pochodna z całego takiego wyrażenia, które tutaj jest za znakiem razy, to jest pochodna z różnicy, a więc po oddzielnie pochodna z jedynki i oddzielnie pochodna z tego pierwiastka. Pochodna z jedynki, to jak wiemy, to jest pochodna z przykładowej liczby stałej, zawsze nam będzie dawała 0. I teraz pochodna z 1 plus x do kwadratu i z tego jeszcze pierwiastek możemy zapisać, że to jest 1 plus x do kwadratu i w nawiasie do potęgi 1 trzeciej. Jeżeli wyrażenie dowolne jest do potęgi 1 trzeciej, to tą 1 trzecią możemy ściągnąć, zapisać, że to jest 1 plus x, ale do potęgi o 1 mniej. Jeżeli była potęga 1 trzecia, zgodnie z zapisem potęg, a dokładnie tutaj pierwiastków, do potęgi zamiast 1 trzeciej to będzie minus 2 trzecie, bo o 1 mniej. I w związku z tym, że nasza pochodna była liczona z 1 plus x do kwadratu, a więc z wyrażenia bardziej skomplikowanego, to w tym momencie liczymy jeszcze z tego środka pochodną. I przypisujemy, że to jest 3, bo 3 może iść tutaj do licznika. 1 plus x do kwadratu przepisujemy i pochodna z tego wyrażenia będzie w tym momencie pochodną z sumy, czyli pochodna z jedynki jest 0 i pochodna z x do kwadratu to jest 2x. A więc mogę od razu powiedzieć, że pochodna z tego elementu, który jest dokładnie taki sam, wynosi 2x. Czyli jeżeli to wszystko ze sobą uprościmy, to mamy 3,
1 minus ten pierwiastek, który był 1 plus x do kwadratu stopnia trzeciego. Z tego wyrażenia, jak widzicie, jeszcze raz jest minus 1 trzecia, 1, zwykła jedyneczka, tu się pomyliłam, x do kwadratu do potęgi minus 2 trzecie razy 2x jako wynik tego pierwiastka plus 3 razy 2x, czyli 6x przez 1 plus x do kwadratu. I teraz, jeżeli sami zauważycie, to ten element z tym elementem można uprościć. Oczywiście wyjdzie minus 1 i można to upraszczać dalej, ale w tej formie ja na razie zostawię to zadanie, bo najważniejsze jest to, żeby umieć zastosować te pochodne, zauważyć, że mamy na przykład tutaj pochodną sumy, potem, że mamy funkcje bardziej złożone, każda z osobna. Nigdy nie można zapomnieć o żadnych elementach złożonych. Lepiej więcej zawsze policzyć tych pochodnych niż potem na kolokwium popełniać błędy. Ja teraz kończę omawianie tego zadania. Jesteście na studiach ekonomicznych, to kontaktujcie się ze mną na adres mailowy zadania@projekty.pl. Jak macie jakieś zapytania dotyczące swoich zadań z przedmiotów ekonomicznych, z mojego zakresu podanego na stronie internetowej, jak najbardziej się ze mną kontaktujcie. Gdy będę miała możliwość, jak najbardziej odpiszę. Postaram się stworzyć kolejne filmy. Ja Was serdecznie proszę o komentowanie moich filmów czy subskrybowanie całego kanału. Lajkujcie filmy, jeśli Wam się podobają, bo tylko wtedy będę wiedziała, czy te zadania, które dla Was rozwiązuję, są Wam potrzebne i jest sens więcej takich filmów przygotować. Także życzę powodzenia i rozwiązania.